Dzień dobry z raju, kochani. Stoję przed oceanem spokojnym i... Ach, zawahałam się. I jest po prostu przepięknie. Wstało słońce, już jest nawet 9:00. Troszeczkę od rana popracowałam, naszykowałam się i zamawiam za chwilę śniadanie. Room service, także wszystko wam pokażę. Ale najpierw jeszcze raz widok. No jest całkiem przepięknie. Mój strój na dziś, kochani, czyli jasne jeansy z Urban Outfitters, espadrille mojej mamy, ten sweter, który mam od lat, pod spodem mam biały t-shirt. No, ubrałam się pod kolor łazienki. Jakbyście chcieli zobaczyć, jak wygląda ten hotel, to wczoraj był film o tym. Już nie będę wam dzisiaj, albo dobra, szybciutko. Tadam! Trochę niebiesko się zrobiło. I jeszcze słuchajcie, moja torebka, czyli cudowny prezent od znajomych. Jest to torebka z Korka z Portugalii. No i teraz jestem gotowa, schodzę na śniadanko. Całkiem pięknie. No dobra, kochani, wróciłam ze śniadania, miałam przepyszny tost z awokado, to był w ogóle bagel, dlatego że pan kelner mi go doradził. Co prawda smakował trochę jak taka biała buła, ale powiedział, że ich szef kuchni w ogóle jest, ma gwiazdkę Michelin i to jest z jego piekarni, więc się skusiłam. No te wszystkie dodatki były wspaniałe, ten pomidor, ta oliwa, ta zielenina, naprawdę no po prostu nic zdrać, nic ująć. No ale mniejsza, mam dla was ulubieńców, mam też ściągę i po prostu naprawdę mam ochotę zamieszkać na tej kanapie, ona będzie w ulubieńcach grudnia, nie no, śmieję się. Pomyślałam sobie, że tutaj będzie fajnie zrobić dla was ulubieńców, bo właśnie jest ładne światło, jest przyjemna przestrzeń i bardzo chciałam się tym z wami podzielić, bo ja uwielbiam tę serię i naprawdę cieszę się, że raz w miesiącu mogę przekazywać wam jakieś moje inspiracje, bo tego się zbiera naprawdę dużo, a tutaj w Stanach to już w ogóle jest jakieś apogeum. Już teraz mamy grudzień i słuchajcie, ja już kompletuję moją nową listę ulubieńców. Wydaje mi się, że zamknęłam tutaj okno i nie będzie za głośno. W każdym razie zacznijmy od tego, że u mnie zawsze na początek jest uroda i z tego co pamiętam, to nie było żadnego jakiegoś takiego kosmetyku, który by skradł moje serce, natomiast jeden urodowy trik jest takim moim faworytem i to jest, słuchajcie, taka szczotka, mam nadzieję, że teraz widzicie ją na ekranie, do tak zwanego dry brushingu, czyli do szczotkowania na sucho, szczotkowania ciała na sucho. I to polega na tym, że ja przed prysznicem codziennie sobie od dołu do góry, czyli zaczynając od łydek, całe nogi tak szczotkuję, potem uda, to samo robię z rękoma, bo to się już powinno być w stronę serca. I to ma generalnie pobudzać krążenie, oczyszczać organizm, czyli dawać taki efekt takiej detoksyfikacji, ale jednocześnie jest to cudowny peeling, pozbywamy się starego naskórka i skóra jest naprawdę gładka. Polecam wam to serdecznie, potwierdzam, że moja skóra jest naprawdę gładka. A zaczęłam to robić, słuchajcie, dlatego że po powrocie z Seszeli zaczęła mi schodzić skóra, więc chciałam się jej pozbyć, trochę to jest obrzydliwe. I tak zaczęłam to robić i mam w ogóle w domu kilka tych szczotek, będę je rozdawać wszystkim bliskim, bo to jest coś genialnego, to jest też duży trend taki wellnessowy, więc na pewno jeżeli jesteście w klimacie, to w tym temacie, to pewnie o tym słyszeliście, natomiast no ja serdecznie polecam. Jeśli chodzi o, słuchajcie, dział modowy, to mam nawet dwie rzeczy, bo w dziale mody po pierwsze będzie moja spódnica zielona z Nago, którą widzieliście może na Instagramie, w jakichś vlogach z San Francisco. To jest przepiękna spódnica polskiej marki, polskiej etycznej marki. Często proście, żebym polecała jakieś marki, polecam wam zawsze elementy, ale drugą marką, którą też polecam, jest marka Nago i to jest spódnica, która jest naprawdę wysokiej jakości, jest przepiękna i no bardzo się cieszę, że mamy tego typu produkty, marki w Polsce i uważam, że warto w nie inwestować i warto tam po prostu głosować swoim portfelem, także to jest mój duży, duży faworyt. I drugi faworyt modowy to jest też, to jest rzecz, o którą pytaliście mnie przez długi, długi czas, zresztą cały czas zostaje pytania, to są moje sztyblety, to są moje buty marki
Will's Vegan Store. To są sztyblety moich marzeń, bo chciałam sztyblety, ale nie na obcasie, ani nie płaskie, tylko takim półobcasie dosłownie. Są naprawdę cudownej jakości, są przepiękne. Totalnie udało mi się je rozchodzić po dwóch razach. Są mega, mega, mega wygodne, wyglądają jak prawdziwa skóra, a to jest oczywiście przyjazny zarówno środowisku, jak i zwierzętom materiał. Także duży ulubieniec tutaj mój. Chyba jak tak rzadko mam kategorię ulubieńcy biznesowi, nie biznesowi, fitnessowi, że chyba ona była tutaj zawsze. I słuchajcie, moim odkryciem listopada jest hot yoga. Hot yoga, czyli yoga w temperaturze 35-7 stopni. To jest coś, czego ja chciałam spróbować od lat. I nawet wpisałam sobie na taką listę, co bym chciała zrobić w USA. Napisałam, że hot pilates, ale hot yoga też spoko. I użyłam takiego, kolega mi dał taki class pass, czyli taką wejściówkę na kilka zajęć w różnych studiach za darmo, aż tam zapłaciłam chyba $9 za miesiąc, to jest nic, mówmy się, bo jedne zajęcie jogi kosztują tutaj czasami $30 i to jest moja miłość, tak jak ja nie przepadam za ćwiczeniami, lubię tylko ćwiczenia, które są taką czystą zabawą dla mnie, typu narty, taniec, lubię też tenisa. Tak, po raz pierwszy tak intensywne ćwiczenie sprawiło mi tyle szczęścia, radości. To jest męczące, to jest ciężkie, ale w jakiś dziwny sposób ja po prostu czuję, że to jest to i już sądziłam, że nigdy nie spotkam intensywnego ćwiczenia, które będzie dla mnie. Niby się mówi, tak, szukaj, no każdy znajdzie coś dla siebie. Przedtem nienawidzę spinningu, są ludzie, którzy kochają spinning, więc mówię, nie, no chyba dla mnie nie jest nic stworzone. Kocham hot jogę. Absolutnie ją kocham, może dlatego, że jest aż tak intensywna. Nie wiem, ale jest wspaniała i po prostu leje się z ciebie, jakbyś była pod prysznicem. Niestety, bo to jest detoks też. I no, ja naprawdę jestem zachwycona. Boże, sorry, że tak uprałam sobie te włosy, ale jakieś takie są dziwne dzisiaj. W każdym razie ja jestem zachwycona i polecam wam sobie przetestować. To też się nazywa Bikram Yoga. W ogóle słyszałam, że jest o tym film dokumentalny, muszę też do niego zajrzeć. Po fitnessowych wydaje mi się, że czas na jedzenie. I słuchajcie, moim ulubieńcem z listopada jest kawa z takiego pojedynczego, zwykłego dripa. Bo to jest kawa, jaką piłam u Marty w San Francisco i to jest po prostu zwykły taki taka przelewowa nakładka na kubek, ewentualnie na mały dzbanuszek. Wkładacie tam filtr, taki klasyczny, i parzycie sobie kawę ręcznie. To jest taka tańsza alternatywa i prostsza alternatywa do Chemexa, którego ja kocham. Oczywiście nie mam go tutaj przy sobie, są po prostu taki, no taki przelew, ale naprawdę bardzo mi się podoba ta metoda, więc jeżeli macie ochotę parzyć sobie kawę w domu, mielić sobie ją i przygotowywać w jakiś inny sposób, na przykład ja jakoś ostatnio piłam kawę z French Pressa, bo to akurat miałam w Airbnb i jakoś ona mi nie podchodzi, więc ta z dripa jest dla mnie coraz fajniejsza. To wam serdecznie polecam sobie to wypróbować. A jak już jesteśmy przy jedzeniu, to też chciałabym wam polecić, podzielić się moim ulubieńcem jedzeniowym. Uważam, że listopad został podbity u mnie przez meksykańskie jedzenie i to pewnie nikogo nie zdziwi. Jestem w Kalifornii i tutaj zdecydowanie te wpływy meksykańskie są widoczne. Ja nigdy nie byłam jakąś taką turbofanką meksykańskiego jedzenia, może dlatego, że w Polsce jest naprawdę mega mało wegańskich knajp lub knajp, które oferują wegańskie opcje meksykańskie, a tutaj po prostu na każdym rogu znajdujemy cudowne, cudowne wegańskie dania z serem, który jest zrobiony z nerkowców, z ziemniaka. Jest tyle wspaniałych w ogóle rozwiązań. Nawet wczoraj jadłam takiego niezbyt dobrego wrapa, ale tam było mięso mielone zrobione z jagód goji i orzechów włoskich, tak? Wcześniej jadłam różnego rodzaju takie ala meksykańskie potrawki właśnie z mięsem, z serem. I od razu wyjdę naprzeciw osobom, które powiedzą, że to znaczy, że mój organizm potrzebuje produktów zwierzęcych. Nie! Mi chodzi o to, że to jest dla mnie taka frajda, taka ciekawostka, plus to są po prostu mega smaczne. I niektóre z tych rzeczy rzeczywiście smakują jak mięso, a niektóre nawet nie mają smakować jak mięso, że czasem tylko wyglądają, ale po prostu to jest przepyszne. No i taka moja restauracja top, top, top to jest Gracias Madre i w ogóle już widzę, że gadam do was strasznie długo, więc to będzie długi vlogmas. Może po prostu przejdę dalej, kochani. Zostały mi jeszcze w sumie dwie rzeczy. Pierwsza rzecz to będzie film.
I film, który chciałabym Wam polecić, to jest film Boże Ciało, jest to film Jana Komasy i tego jeszcze nie widzieliście, bo to pojawi się w filmie z LA, ale pierwszą rzeczą, jaką zrobiłam po przyjeździe do LA, zostałam zaproszona na, za co jestem mega wdzięczna, na pokaz na festiwalu American Film Institute, pokaz Bożego Ciała w Hollywood, którego gościem specjalnym był właśnie reżyser Jan Komasa, którego miałam przyjemność poznać. I jest to film, który absolutnie mnie poruszył. Jest to film oczywiście związany z kościołem, jest to film o, powiedzmy, księdzu. Nie chcę Wam tutaj w ogóle spoilerować, ale w ogóle chcę tylko powiedzieć, że to jest film dla każdego, zarówno dla osób wierzących, jak i dla osób niewierzących. Nie jest to film, który ma jakoś wysławiać Kościół, nie jest to film, który ma krytykować Kościół w żadnym stopniu. Jest to film o człowieku, jest to film o tym, że niezależnie od tego, czy jesteśmy wierzący, czy nie jesteśmy wierzący, mamy tego samego rodzaju rozterki i osoba, która w tym przypadku jest księdzem, czy jest osobą bardzo wierzącą, może zarówno być kimś, kto postępuje słusznie, ale może też być osobą, która grzeszy. Więc to jest film bardzo poważny, ważny, ale jednocześnie z mega dużym dystansem, jest zabawny, jest absolutnie delikatny. Jest to film po prostu o człowieku i to, co było dla mnie dużym zaskoczeniem, to to, że to nie jest właśnie film, który próbuje w jakiś sposób obnażyć Kościół katolicki, co uważam, że jest piękne, bo dzięki temu będzie on bardziej, moim zdaniem, łączył ludzi, aniżeli ich dzielił. Dajcie znać, jeżeli go widzieliście, ja Wam go serdecznie, serdecznie polecam. I nie mogłabym powiedzieć jeszcze nie powiedzieć o ostatniej rzeczy, czyli o evencie Lacey Phillips i o programie Lacey Phillips. Wygooglajcie sobie ją. I dla osób, które znają Lacey, no to na pewno to będzie brzmiało bardziej jakoś tak sensownie. Natomiast Lacey to jest kobieta, która w dużym skrócie zajmuje się manifestacją, czyli... No właśnie, czyli co? No nieważne, słuchajcie. Zajmuje się manifestacją w ujęciu nie jakimś takim wróżkarsko... Dobrze mi idzie. Ona zajmuje się manifestacją w oparciu o psychologię i różne metody terapeutyczne, ale też pracę z energią. Ja słuchałam jej podcastu od lat, obserwuję ją od lat i dopiero po pójściu na jej event tutaj w San Francisco, znaczy tam w San Francisco, jestem teraz w LA, zdecydowałam się kupić jej program, wykupiłam jej program, tam się opłaca miesięczną stawkę i widzę niesamowite już efekty. Zrobiłam program, który się nazywa Unblock Inner Child i tam ona wprowadza cię w taką hipnozę i przywołujesz różnego rodzaju wspomnienia z różnych etapów swojego dzieciństwa po to, żeby zweryfikować, w którym momencie twój mózg zaprogramował się na jakieś myślenie, przepraszam, typu nie jestem wystarczająco mądra, nie jestem wystarczająco, nie wiem, kochana, nie zasługuję na sukces, nie zasługuję na miłość, bla, bla, bla. Różne takie rzeczy. Każdy z nas to ma w sobie gdzieś zakodowane. Także niesamowite doświadczenie. I jeżeli mam dla Was jakiś kod zniżkowy, to na pewno już Wam o tym pokazałam, napisałam na ekranie. W każdym razie absolutnie nie zachęcam wszystkich, jest to raczej inwestycja w siebie, bo to jest kosztowne. Natomiast jeżeli ktoś jest w temacie, to mogę powiedzieć, że naprawdę serdecznie, serdecznie polecam. Patrzę, czy wszystko? Wszystko, kochani. Dobra, mega długi vlog, mas już to wiemy. Szybka informacja o tym, co dzisiaj. Wymeldowuję się z hotelu i dzisiaj sobie zwiedzam okolice Santa Monica, bardziej jakby w głębi. Idę sobie do Brentwood. Chcę kupić jakieś, już powoli zacząć kupować jakieś suweniry, bo za tydzień dokładnie wracam do Polski i chcę zobaczyć jeszcze zachód słońca tutaj nad oceanem. Zawijam się stąd i jedę dzisiaj do downtown, bo na następny dzień zatrzymuję się w downtown u koleżanki. No, najdłuższy klip vlogmasowy ever. Do widzenia. Pa widoczku. Pa najpiękniejszy pokoju na świecie. Jejku, to jest tak cudownie i spokojnie i te takie ala hiszpańskie domy z każdej strony. Jestem tak mniej więcej między Santa Monica, jestem chyba w Brentwood teraz. I normalnie jak inne Los Angeles. Byłam tu już i znowu Was męczę, że to wszystko we vlogach z LA, które będą w styczniu, ale to jest niesamowity dom, który jest zrobiony jak taka prawdziwa mozaika. Powrót do raju, czas kupić przekąski dla bliskich.
miejsce jest trochę przytłaczające, ale wezmę sobie surową pizzę, może wrapa, cały bar sałatkowy wygląda po prostu przepięknie. Są też oczywiście wieki, ale nie stwierdziłam, że muszę kupić sobie tego vegan cheesecake'a. Wracam sobie w stronę plaży z moim lunchem z Air One przez Brentwood i kupiłam wszystkie przekąski dla dwóch foodiesów. Miało być 19 stopni, pochmurno, a witam w raju. A teraz jeszcze myślę, że warto spojrzeć na ten widok. Grudzień, kochani! Może będę tego żałować, ale trzeba czasem dotknąć matki ziemi. Mówiłam ostatnio, że nie wracam do Santa Monica. Muszę do tego nawiązać. To, że byłam w tym hotelu, to była spontaniczna sytuacja i cieszę się, że tutaj jestem, bo marzyłam o tym, żeby zobaczyć właśnie te Pacific Palisades Beach, się chyba tak nazywa, więc przeszłam przez słynne Santa Monica Stairs, ale przez ten cały czas, słuchajcie, rozmawiałam z moją przyjaciółką Małgosią, zresztą znacie ją, z Małgosią Majewską Tomasik, moją współtwórczynią z dziennika, i pozdrawiam cię, Małgosiu, bo wiem, że oglądasz. Gadałyśmy godzinę, całą moją drogę tutaj. Szłam koło przepięknych willi, potem właśnie tymi schodami Santa Monica i przyszłam tutaj zjeść sobie lunch, który kupiłam w Air One. Także no, nie nagrywałam po drodze, ale dzisiejszy vlog jest bardzo, bardzo długi i tak po prostu byłam oddana rozmowie. I teraz w końcu sobie posiedzę. Ostatni raz możliwe przy oceanie, ale jeszcze zobaczymy, co będę robić jutro, bo jutro jest mój oficjalnie ostatni dzień w LA. Znowu oczywiście wszystko jest biodegradowalne i idzie razem z jedzeniem do kompostu, żeby nie było, a to jest surowa pizza z serem z nurkowców, testo, sosem pomidorowym i dodatkami. No jestem po prostu maksymalnie głodna i podekscytowana, a taki mam widok. A oto sens mojego istnienia, słuchajcie, a tu mam kolegę. Mogę spokojnie powiedzieć, kochani, że to był jeden z najlepszych posiłków w moim życiu i najlepiej wydane $20 w moim życiu. Ta pizza, kosmos, ale to ciasto, to było chyba najlepsze ciasto, jakie w życiu jadłam. To był taki budyniowy krem i do tego chrupiące, czekoladowo-orzechowy, kruche ciasto. Nie wiem, to był kosmos. Absolutnie 10 na 10 oba. Polecam Air One. Słuchajcie, jaka akcja. Wracam właśnie do hotelu po moje rzeczy i chcę iść jeszcze do kawiarni popracować na kompie. I idę sobie, słucham w ogóle podcastu Mimi Icon, wywiad z Naomi Smart. I przyjeżdża koło mnie jakiś dwóch chłopaków w ogóle w sportowych strojach takich kolarskich i mówi do mnie z brytyjskim akcentem, co też było urocze: twój outfit jest po prostu przepiękny. I pojechali. No, przemiła sytuacja. Już miałam tutaj kilka takich randomowych momentów. I chciałam się z wami podzielić, że tutaj ludzie są bardzo uprzejmi i myślę, że warto komplementować nieznajomych, bo to poprawia im humor. Słuchajcie, znowu byłam świadkiem niesamowitej sytuacji. Byłam na maczy i pracowałam. I wyobraźcie sobie, że gdzieś ktoś sam sobie układał szachy i podszedł do mnie po przychodzień. Może co ja tam? Rozproszę mnie ci, panowie. Podszedł do niego randomowy gość kawiarni i zapytał, czy gra sam. Ten odpowiedział, że tak, czy chcesz się połączyć, i siedzieli sobie przez dobrą godzinę i grali. Po czym na końcu stwierdzili, że wymienią kontakty. I ja słuchałam tego, ale super, że można w taki sposób poznać ludzi. Nawet w takim dużym mieście, w takim przypadku.